Witam bardzo serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku i wyspałem się o dziwo. Całą noc świeciła w sumie lampka, a Pinky znowu szaleje przy tym swoim keyboardzie. No, ale mniejsza. Dziś w sumie mam dużo planów na dzień dzisiejszy i chciałbym w sumie moje studio z Winniczyka, zapalę wam, żebyście lepiej widzieli. Bo chciałem moje studio przenieść z tego miejsca do tego przygotowanego już tu, ale to się dowiecie za chwilę. A ja na razie muszę podejść do komputera i muszę iść, albo w sumie nie, zostawmy komputer. Idziemy najpierw po ekipę, zobaczymy gdzie jest cała reszta. Ej, drzwi się znowu zamknęły. Pinki, tup. Szymek! Wstawaj. A, Szymek! Dobra, to nie Harry Potter! Nie. No przecież to było tak jak w Harry Potterze. Kto to Harry Potter? No, Harry Pieter, no. To robimy dzisiaj. No, ogólnie zamówiłem dziś, w sumie wczoraj, zamówiłem dużo rzeczy i nie wiem, czy przyszły paczki. Zobaczysz tam? Przed domem, bo właśnie nie mam pojęcia, a miałem paczki? Bardzo dużo rzeczy. No. Paczki. O, elo, rybka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ma żadnych paczek, stary. No nie ma, stary, no naprawdę. Nie ma żadnych paczek. To czemu liczyłeś do pięciu, Szymek? Co? No do pięciu liczyłeś. Hej, nie, rybka. Bo tam pięć paczek leżało, stary, przed wejściem. No to się pytałem właśnie ciebie, gdzie, czy są przyszłe moje paczki. Paczki, to są pięć przed wejściem. O, ludzie. Dobra, zobaczymy jak to w sumie tam wygląda. Cześć, rybka. A gdzie jest Miko? Miko, nie, gdzie jesteś? Może przyjdzie, a. Gdzie jesteś? Ale ja tu jestem. Gdzie ty jesteś? Sobie... Ale, no zobacz, ja chcę robić zeza jak tamten... O, cześć, rybka. Ale, tak, ja chcę robić takiego zeza jak ten ptak, ale nie umieć ja. Cześć, rybka. Tak. Cześć. Dobra. Ej, ale masz fajną piżamę, stary, popatrz. Czemu? On ogłodził jakiegoś twojego kumpla i się w niego przebrał. Prawda, ja... Słuchaj, jeden milionek na pewno umarł, żeby zrobić tą piżamkę. Ale patrz, dobra, koniec tematów. Ja się biorę, zamówiłem, a właśnie. Nie zapomnijcie, jedna łapka w górę to jest $1 na serwerze, a ja na dzisiejszy odcinek wydam 10 tysięcy dolarków, no bo zarobiłem, to znaczy na poprzednich odcinkach zarobiliśmy trochę. 10 tysięcy. Ale na ostatnim odcinku zrobiliśmy 9 tysięcy, więc w sumie bomba. I teraz mamy aktualnie... Ile? 82 tysiące? Ile? Nie, 81 to znaczy. 81! Co to za paczki? Wow, to są paczki do pokoju, pokażę, bo dziś robimy moje studio. A na pewno są wszystkie do ciebie, stary? Może ta jest dla mnie. Tak. Bo ja zamawiałem, ostatnio kupiłem, stary, buty. No. No właśnie, więc czekam za kurierem. A ja kupiłem... No to na pewno nie one. A co to jest napisane, no? Nie no. No i racht. No to... Tik-tak. Dla mnie, no. Tik-tak. Ja mam takie ostatnie ładne moje. Dobra. No nie, no czemu tylko do ciebie Ale przychodzi? Wiecie co miało mi przyjść? Miało mi przyjść krzesło z Diablo. To? Miało mi przyjść krzesło z Diablo, no. Jesteś ciekawy, jak będzie wyglądać. Jakieś nowe. Chodźmy zobaczyć. Chodźcie, dobra, zamykamy Mika przed wejściem. Ej, nie róbcie tak. O nie, już jednak jeszcze będzie chory. Dajcie spokój, nie szalejmy. A tu też pokaż krzesło, byku. No czekaj, za chwilę je rozłożymy. Momencik. A ja nie wiem składać ale najpierw musimy wam pokazać tutaj to miejsce. Zobaczcie, przygotowałem sobie. Zaprowadzić cię chcę. Nieźle. Do mojego studia nowego. Tak, nowe studio. Tutaj będzie miał ogólnie miejsce na laptopy, na komputer i jeszcze a na... A będziesz miał stary tutaj VR? Tak, będzie! Ja... Będzie VR. Ty, dobra. U ciebie rybka jest miejsce w moim pokoju. Czekajcie, tutaj położę te kartony. Nie, tutaj tego nie. Weź gdzieś to połóż w dobrym miejscu. No wiem, właśnie tutaj chyba, wiesz, tutaj... What's in the box? Miko, tam a co zrobiłeś z tym czołgiem, co był tutaj? Przerobiłem na części. A, sprzedałeś na złomie. Tak. Weźcie poszukajcie, bo w którymś kartonie powinno być takie żółte, takie do wyrzucenia. Czyli macie gdzieś takie, tam są wszystkie rzeczy, bo cała reszta to jest instrukcje. Nie, patrz, tutaj jest coś do wyrzucenia. Chodź zobaczyć. Co jest? Ej, Miko! To jest żółte i do wyrzucenia, stary. Miko, co ty tutaj robisz? Nie, to jest do wyrzucenia. Ktoś ma jakieś pudełko, co? Tutaj było, widzę. Stary, gdzie? Ale to chyba nie to, bo to jest czerwone. A weź połóż. Jakie? Czerwone. No, czerwone, stary. Ej, tutaj są wszystkie rzeczy, no zobacz. O, kurde, a dobra, ja to trzeba się tutaj rozłożyć teraz. Czekajcie, ja wezmę tutaj to,
I tutaj weźmiemy to. No i moi kochani, to jest to krzesło, co nie? Stary, ale mega wygodne. To jest krzesło. To jest krzesło X-Fighter z Diablo. Ja za chwilę wam pokażę, bo tutaj mam całą reklamę na ścianie. No chodź, no otwieram. No tutaj masz, no to, Michał, jesteś, chodź. Patrz, jakie krzesło, to jest X Diablo. Ogólnie jest, jego design jest rewelacyjny. Jest mega miękkie. I za chwilę zobaczycie. Nie siadaj mi na kolanach, stary. Widzisz, nawet dwie osoby pomieści. Ale koks. Pokażę wam za chwilę na ścianie tutaj. Patrzcie, oglądajcie ze mną, co nie? Patrzcie, patrzcie. Oglądamy. Fotel gamingowy X-Fighter od firmy Diablo. Jeden z lepszych i w sumie najlepszych foteli, jakie kiedykolwiek miałem i użytkowałem podczas pracy na YouTubie, do tworzenia materiałów, do prowadzenia livestreamów. Czemu? Już wam mówię. Już na samym początku możecie znaleźć to krzesło na dole w opisie, link do strony macie oczywiście, tak samo jak i w przypiętym komentarzu. Lecz przejdźmy do cech charakterystycznych tego krzesła. Przez długie godziny, jak gracie, oglądacie filmy, bądź robicie różne rzeczy, nie męczą wam się plecy. Po prostu nie jesteście zmęczeni, nie czujecie bólu. Specjalne są do tego dostosowane poduszki, między innymi jedna pod kark, która jest już tam wbudowana, no i oczywiście podlędźwia, którą możecie sobie w zależności od waszej wysokości, wzrostu dostosować specjalnie do lędźwi. Design jest tak dopracowany, żeby nie było żadnych niedoskonałości, które mogą się rzucić w oko. Pasujący i dla młodego gracza, i dla starszego. Mamy tak samo dopasowane podłokietniki, które możemy skręcać w lewo, w prawo, do góry, na dół. I jest to naprawdę jedna z rzeczy, według mnie, najważniejszych w fotelu, żeby was ręce po długim siedzeniu przy komputerze nie bolały. Diablo jest coraz bardziej popularną marką i nie da się tego przeoczyć, więc myślę, że zasłużyli na to. I oczywiście polecam serdecznie i sprawdźcie sami, jak wygodne te krzesła są. Co sądzicie o tym, co? Ja myślę, że jest genialne, więc ogólnie, nie wiem, jeżeli... No, fajne takie, ja bym też chciał takie stare. Jeżeli ktoś by chciał takie krzesło, to oczywiście macie linki w opisie, no i oczywiście linkacze też macie przypięte w komentarzach, więc wpadajcie, sprawdźcie, choćby nawet, żeby zobaczyć, ale jakie tam są modele, no. Ej, mogę siąść, proszę, proszę. Nie, ja jeszcze nie siedziałem. Stary, to nie jest twoje krzesło, a nie jednak, Wygodne, a jeszcze ten taki designerski tutaj znaczek, wow. Ogólnie wiecie, że to jest najszybciej rozwijająca się firma w Polsce i na rynku tak jak europejskim. Mój kanał. No, podobnie. Więc no, tak jak mówię, super, a teraz rozłóżmy te, i w sumie stół powinien pasować do tego, co nie? Więc czekajcie, tutaj może... No bo, no tutaj mam takie stoły, patrzcie, o tu. O. Tutaj. Hello, stoł. I tutaj mamy teraz to i tutaj dalej. Idealnie pasuje. Ja, ale super, idealnie będzie pasować tutaj do wszystkiego. A tu ja cię będę chował. Hayden Sika. Nie, no, tutaj będą lampy stare. Tutaj lampy, no, muszą być lampy, wiesz. Tutaj komputery jeszcze rozłożymy. Chłopaki, pomożecie mi? Bo tutaj trzeba było. Jasne. Dobra. A już wyjąłeś wszystko z tej żółtej skrzynki? Nie, nie, czy coś? Właśnie nie wyjąłem. A nie, czekaj, gdzie tutaj ona jest. Tutaj, dawaj ją. To musimy rozłożyć jedno miejsce tutaj na Xboxa i całą resztę, więc możecie. Ale tutaj. Nie możemy w ogóle przenieść tego twojego sprzętu tutaj? A, też możemy właśnie, no. Tego przeniosę może, stary. Czekaj, Niko, nie tutaj zrobimy tak, tylko zrobimy to ale w innym miejscu. Ale to idealnie pasuje, tutaj, tu, ja bym walnął w tym miejscu, wiesz? Tutaj by była kanapa, tu, no. Tutaj? Tutaj, no, albo na ścianę tutaj, o, tak. Tu? No, i tutaj bym walnął drugie stanowisko. Wiecie, jakbyście chcieli pomontować i popomagać mi, tutaj będzie stanowisko na komputery. Ale masz dużo tych biurek. No bo wiesz, no 10 tysięcy wydałem na to stanowisko. Masakra, wow. Tak dużo. Czekaj, tutaj zbiorę kartony, żeby się tutaj nie kurzyło na nie. Oj, coś tam zabrałem? Dobra, tutaj super. Teraz tak. Tutaj bym dał laptopy, rozłożył. Aj, może jeszcze drugie krzesło zamówimy z Diablo, co? Też by może trzeba, może no, trzeba. No. Chyba, że będziesz tak jeździł z jednego do drugiego. W sumie racja, no. Też by mogło być. Dobra, tutaj weźmiemy tak. Tutaj na laptopy będzie miejsce. Patrz, ale co robi ten guzik taki czerwony? A, właśnie, ten guzik czerwony, co już pokazywałem przecież wam tutaj na tym całym filmie. A, można no przecież opuszczać, można opuszczać to siedzenie na dół do góry. No i oczywiście odchylić tak, żeby kąt twoich nóg i żeby był kąt 90 stopni oczywiście cały czas i było mega ci wygodnie i nie bolały cię plecy, wiesz o co mi chodzi, tak wszystko. Dobra, teraz trzeba rozłożyć kamery, ojoj, tutaj kamery się nie zmieszczą. O,
O tak, tutaj, to będzie chyba jest tak pasowało. No. Czekaj, a może zobaczymy, bo wcale to krzesło Diablo nie zajmuje tak dużo miejsca. I może szybciej po prostu tutaj... Zobaczcie, idealnie! O, faktycznie. I teraz tutaj będę mógł umieścić z tyłu te kamery. Chyba. Tak, jest. Może Szymek? O, tam. Właśnie chyba nie do końca znowu. O, nie, jest, czekaj, coś jest, było. O, jest. O, jest. Tylko to jeszcze nie do końca skierowane w tę stronę, ale to się nie będzie przesunie. Dobra, no. Tutaj ta kamera będzie wychwytywać. Tutaj będziemy mieli oczywiście do Xboxa, jak będziemy sobie grać i nagrywać. Wiecie. Tutaj jest jeden mikrofon. Tutaj natomiast jest kolejny mikrofon. I tutaj... Tak myślę, że ten mikrofon byłby z tej strony, wiecie? Bo będzie tak wyłapywać tutaj. No i tutaj też trzeba będzie, jak będziemy nagrywać z kanapy. Tutaj by trzeba było tą kanapę. Te laptopy dałbym bliżej siebie, wiesz, stary? A to możesz... Bo jeszcze masz stare dwa kompy do rozłożenia. To jest białe, a jednak nie. Jakie białe? Nie. Nie wiem, coś mi się w oczach pokiełbasiło. A, no dobra. Może się pokiełbasiło. Mniejsza. Okej. Okay. Ale to jest wygodne. Tak, no. Ale i tak nie jest tak wygodne jak krzesło Diablo. Niestety, no muszę tutaj przyznać, że tak jest. Tutaj... Czekajcie. Tutaj by tak w sumie pasowało to. Ale a zrobiłeś. By się a tutaj, ej, a tutaj, a tutaj, tutaj... A, bo tutaj będziemy nagrywać... Dobra, tutaj takie przemówienia będą, tak? Mhm, chociaż to mi się może jeszcze uda inaczej zrobić. Tutaj z tej strony. Tak, tak. O, to wtedy tutaj weźmiemy mikrofon. O, tak. O, no. Jest 1:3, jedno jest na 2 i fajnie. I kochani, to jest moje studio za 10 tysięcy. Ja. Teraz tutaj Wii trzeba dolarów, czyli to będzie 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy. Ej, czekajcie, bo mam jeszcze przecież duży telewizor. O, rybka przyszła. Czemu ty nie gotowałaś cały czas? Znaczy, poszła gotować obiad wcześniej. A, no tak. A teraz sobie usiadła. No, czekaj. Wygodna jest ta kanapa. No. Prawda? Czekajcie. Ja bym zrobił tak. O, narożnik. Idealnie. Trochę dużo mam tych... A nie, może dalej oddalimy, wiecie? Tak myślę. Tutaj jeszcze polaroida gdzieś trzeba położyć. Tutaj tak, położę. O właśnie, no. Zapomniałem zamówić ten... jak to się nazywało? Więcej takich po prostu stojaków, wiecie? Żeby po prostu było, gdzie postawić te wszystkie rzeczy. Tutaj, a może to Wii przesuniemy wtedy z tej strony na tą. O, tutaj będzie można sobie wtedy pograć. I co tam? Jeszcze cztery krzesła mi zostały, więc tutaj też umieścimy kamerę. Też jak będziemy nagrywać, wiecie? To też tutaj będziemy mieli wszędzie miejsce nagrywania. No i oczywiście mamy teraz więcej miejsca do montażu. Więc jest przyjemniej. I czy tutaj... Myślicie, że tutaj kanapy dać tutaj tak do komputera, czy nie? Na razie tak, no. Tak, no na może razie później Diablo podeszli więcej albo coś, to zobaczymy. No, albo wiecie, po prostu jak się kupi więcej Diablo, to będziemy mogli wtedy mieć więcej, co nie? Ale tutaj na razie tak ustawimy. Tutaj też. I tutaj też, żeby każdy miał swoje... Mogłeś taką podwójną dać. Podwójną myślisz? No tutaj tak na te dwa laptopy podwójne. A w sumie racja, no dobrze by to wyglądało. A tutaj, i mamy oczywiście włącznik do telewizora, czyli pilot. I czy tutaj mamy jakieś krzesło, nie tej lampy? Będę musiał tutaj jakoś sobie... Ale tu masz teraz pusto. Teraz pusto mam. Pinki będę musiał przełożyć, wiecie? Zobaczcie, chodźmy. Może Pinki będzie miało więcej miejsca po prostu Pinki miała. Pinki będzie miała, no. Tutaj tak, tutaj sobie ustawimy, bo Pinki będzie mogła sobie w tym miejscu. Jak to? No sobie tutaj właśnie ten. Chodź, Pinki. Przepraszam cię, Pinki, że muszę cię z tego krzesła zbić, ale... Ej, Pinki! Ona Pinki, rada! Czemu ty lewitujesz? Co ty robisz, Pinki? Pinki! Ej! To jest niebezpieczne, nie baw się w takie rzeczy! Stary, może zostawmy ją, bo to jest mega dziwne, co robi Pinki. Pinki, ej, nie patrzcie na nią, bo jeszcze coś będzie. No nie. Ja szybko wezmę sobie tylko tutaj jeszcze mojego ten do gry tutaj sobie ustawię na biurku obok krzesła tutaj Diablo i wtedy... Ej, a czemu w ogóle nie daliśmy komputera na tym? No też właśnie pomyślałem, tak. No co, zmieniamy miejscówę? Dobra, to ja to tak po prostu przeniosę. Okej, dobra. I tutaj wtedy będziemy mogli przesunąć tą kanapę. O, tej kanapę do tego możesz dołożyć, wiesz? Oj, będzie fajnie. Dobra, to będzie teraz ładnie tak, wyglądało. No. Tak, tak i tak. No i super.
profesjonalnie. No, rewelacja. Teraz można kanapę tutaj przesunąć i ja mam jeszcze jeden monitor tutaj właśnie do tego. Ale no, teraz profesjonalnie to wygląda. I patrzcie, ten mikrofon słuch będzie i tak wyłapywać wszystko. Jedynie kamerę trzeba będzie zmienić położenie. Ale to wtedy może na jakimś podwyższeniu po prostu położymy tą kamerę, co? Właśnie. Dokładnie, tam się coś można pomyśleć. Dobre. No. Może Szymek, czy nie masz tutaj tych takich białych kartonów, tutaj takich jak ta podłoga do podstawienia tych płytek, żeby położyć tą kamerę? Nie, jeszcze potem to się ogarnie. Dobra. Ja, ale teraz patrzcie, jakie to jest studio. Ale kozak, ładnie to wszystko się komponuje. Tutaj by jakiś dywan by się przydał. No, ale fajnie, bo teraz będzie bardzo wygodne ten. W końcu mnie nie będą plecy boleć, wiecie, przy montażu i przy tym wszystkim. Ja, ale to się prezentuje ładnie. No, prostuje się. Ale kozak. Co wy sądzicie o tym studiu, kochani? No, dla mnie super. Trochę poszło, będziemy mieli taki pokój do gry. Wszystko tutaj mamy tak naprawdę. Zobaczcie. No, super to wszystko wygląda. Dobra, więc moi kochani, nie zapomnijcie, kochani, że jedna apka w górę to oczywiście 1 dolar na serwerze, więc zostawcie, zobaczymy, czy wbijemy kolejny rekord od ostatnich odcinków z ekipy, czyli 10 tysięcy łapeczy w górę, bo już jest 9 tysięcy. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować, bo jeżeli zasubskrybujemy kanał i wbijemy do końca wakacji 100 tysięcy subskrypcji, to farbuję, kochani, włosy na kolor... No, ktoś się tutaj domyśla jaki? Żółty? Biały? Blisko! Tak! To znaczy nie wiem, który dokładnie, bo nie wiem, bo nie jestem daltonistą, ale zobaczymy! Wszystko będzie w komentarzach! Więc dzięki za to, że oglądaliście, trzymajcie się, do zobaczenia! Pa, pa! Pa. Yeah.